Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Część na czwartek, schronienie w czasie ucisku. Księga Joela, 3 rozdział od 6 do 26. Bo to w owych dniach i w owym czasie, gdy odmienię los Judy i Jeruzalemu, zgromadzę wszystkie narody i sprowadzę je do Doliny Jozafata i tam się z nimi rozprawię z powodu mojego ludu i mojego dziedzictwa Izraela, ponieważ rozproszyli je między ludy pogańskie i podzielili mój kraj. A mój lud rzucali losy, dawali chłopca za ladecznicę, a dziewczynę sprzedawali za wino, aby pić. A ty, Tyrzej Sydomie, wy wszystkie okręgi filistyńskie, czego chcecie ode mnie? Czy chcecie mi odpłacić za to, co ja uczyniłem? Jeżeli wy chcecie mi odpłacić, to ja wam odpłatę skieruję bardzo szybko na waszą górę, bo wy zabraliście moje srebro i złoto, a drogocenne moje klejnoty wynieśliście do swoich świątyń. Synów Judy i synów Jeruzalemu sprzedawaliście jończykom, aby ich oddalić od ich ojczyzny. Oto ja znów sprowadzę ich z miejsca, dokąd wy ich sprzedaliście, a należną wam za to odpłatę skieruję na wasze głowy i sprzedam waszych synów i wasze córki w ręce synów Judy, a ci sprzedadzą ich Sabejczykom, ludowi dalekiemu, tak powiedział Pan. Obwołajcie to wśród narodów, ogłoście świętą wojnę. Powołajcie pod broń bohaterów, niech przyjdą i wyruszą wszyscy wojownicy. Przekujcie swoje lemiesze na miecza, swoje sierpy na oszczepy. Kto słaby, niech mówi, jestem bohaterem. Przychodźcie, śpieszcie, wy wszystkie okoliczne narody, zbierzcie się. Panie, sprowadź tam swoich bohaterów. Niech poruszą się ludy i przyjdą do Doliny Jozafata, bo tam zasiądę, aby sądzić wszystkie okoliczne narody. Zapuśćcie sierp, gdyż nadeszło żniwo. Przyjdźcie, stąpcie, bo pełna jest prasa. Pełne są kadzie, gdyż złość ich jest wielka. Tłumy i tłumy zebrane w Dolinie Sądu, bo bliski jest Dzień Pana w Dolinie Sądu. Słońce i księżyc będą zaćmione, a gwiazdy stracą swój blask. Pan zagrzmi z Syjonu i wyda swój donośny głos z Jeruzalemu, tak że zadrżą niebiosa i ziemia. Lecz dla swojego ludu Pan jest ucieczką, twierdzą dla synów Izraela. I poznacie, że ja, Pan, jestem waszym Bogiem, który mieszkam na Syjonie, świętej mojej górze. Wówczas Jeruzalem będzie święte, a obcy już nie będą przez nie przechodzili. W owym dniu góry będą ociekać moszczem, a pagórki opływać mlekiem, a wszystkie potoki judzkie będą pełne wody, a z przybytku Pana wypływać będzie źródło, które nawodni dolinę Akacji. Egipt zamieni się w pustynię, a Edom w goły step z powodu gwałtu zadanego synom Judy, gdyż w ich ziemi przelewali krew niewinną, lecz Juda będzie zamieszkana po wszystkie czasy, a Jeruzalem po wszystkie pokolenia i pomszczę ich krew, której dotąd nie pomściłem, a Pan zamieszka na Syjonie. Biblijni prorocy porównywali nadchodzący sąd Boży do ryku lwa, dźwięku wprawiającego wszystkich w przerażenie. W Biblii Syjon oznacza miejsce tronu Bożego na ziemi w Jeruzalemie. Z tego miejsca Wszechmocny ukaże wrogów, a jednocześnie oczyści z zarzutów swój lud, który cierpliwie oczekuje zwycięstwa. Jego wierni będą uczestniczyć w jego zwycięstwie, gdy odnowi on swoje stworzenie. Niektórzy mają trudności ze zrozumieniem biblijnego obrazu Bożego Sądu Ostatecznego. Dobrze jest pamiętać, że zło i grzech są realnymi zjawiskami,
a siły, które za nimi stoją, są potężne w swym oporze wobec Wszechmogącego i dążeniu do zniszczenia życia na ziemi. Pan jest przeciwnikiem zła. Dlatego Joel wzywa nas do zbadania samych siebie, abyśmy upewnili się, że stoimy po stronie Zbawiciela i będziemy pod Jego ochroną w dniu sądu. Przeczytaj Ewangelię Mateusza, 10 rozdział, od wiersza 28 do 31. Czy te wersety pomagają nam zrozumieć nawet w trudnych chwilach naszego życia, że Bóg, co Bóg dał nam w Jezusie? 28 do 31. Przeto nie bój się ich, albowiem nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajnego, o czym by się dowiedzieć nie miano. Co mówią wam w ciemności, opowiadajcie w świetle dnia, a co słyszycie na ucho, głoście na dachach. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciała, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może duszę i ciało zniszczyć w piekle. Czyż nie sprzedają za grosz dwóch rubli, a jednak ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez woli Ojca naszego? Nawet wasze włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się. Jesteście więcej warci niż wiele wróbli. Najwyższy wspiera tych, którzy trwają w wierze, nawet jeśli dokona spustoszenia na ziemi. Jego lud nie powinien się obawiać jego sądu, gdyż obiecał on ochronić swych wiernych. Dał im swoje zapewnienie. Jego działania wskazują na to, że dotrzymuje przymierza i nie pozwoli, by sprawiedliwi doznali zawodu. Księga Joela kończy się wizją odmiennego świata, w którym rzeka życia wypływa ze środka Nowego Jeruzalem, a Bóg osobiście przebywa wśród swojego odkupionego ludu. To prorocze przesłanie wzywa nas, byśmy żyli w duchu, całym sercem pełniąc wolę Boga oraz starali się docierać do tych, którzy jeszcze nie wzywają imienia Chrystusa. Czyniąc to, polegamy na Bożej obecności, stałej obecności Jezusa wśród nas i w naszych sercach za pośrednictwem Ducha Świętego. Musimy wiedzieć, jaki jest nasz stan faktyczny. Inaczej nie będziemy czuli potrzeby pomocy Chrystusa. Musimy znać grożące nam niebezpieczeństwo. Inaczej nie będziemy szukali oczekującego na nas schronienia. Musimy odczuwać ból w naszych ranach, inaczej nie będziemy pragnęli uleczenia. Jak postrzegasz swój stan faktyczny? Jaki ból odczuwasz w związku ze twoimi duchowymi ranami? Jak doświadczasz schronienia, które ofiarowano nam w Jezusie? Dziękuję.